Na razie dziadków moich, Sebastiana i Katarzynę Kazaków, zostawili w spokoju. Jeden Niemiec furmanką pojechał spytać się, co zrobić z Kazakami, więc odpowiedź brzmiała, żeby zabić. Dziadkowie moi byli dobrymi ludźmi i mimo, że wiedzieli, że groziła im kara śmierci za udzielanie pomocy Żydom, nie zważali na to, a udzielali tej pomocy. W 1941 roku jesienią, gdzieś w październiku, przyszła do moich dziadków Hanna Stiller. Znali ją, bo prowadziła szynk, to znaczy restaurację w Brzozie Królewskiej. Ona pochodziła z Leżańska i znali ją również z tego, bo dzierżawili od niej kawałek ziemi. Poprosiła o pomoc, żeby ukryli ją, bo grozi jej śmierć. Więc dziadek bez wahania zrobił jej kącik w oborze. Wiadomo, że w domu nie mogła przebywać w dzień, gdzie po prostu przebywała, a wieczorem szła do domu, żeby porozmawiać, zjeść ciepłą kolację i tam przenocować. Na dzień wracała do obory. Hanne Stiller odwiedzało dwóch znajomych dla niej Żydów. Jeden z Leżańska nazywał się Chyla Chym, a drugi, nieznanego nazwiska, mama moja nie znała jego nazwiska, pochodził z Woli Zarczyckiej. 27 marca 1942 roku odwiedzili ją, zostali na nocleg. Dziadek przenocował ich na strychu nad spiżarnią w domu. Tam była w sieni, była drabina, po której weszli na strych, dostali ciepłe okrycie, żeby przykryli się. I po prostu zanocowali u nich. Rano zauważyli przez okno, jak zajechała furmanka na podwórko trzech czy dwóch gestapowców, dwóch granatowych policjantów. Dziadek był na podwórku, bo szykował się, że pojedzie orać końmi w pole, ponieważ jego córka, moja ciocia, mamy siostra Agnieszka, od rana rozrzucała obornik w polu. Ci policjanci i hitlerowcy zastali dziadka na podwórku i ten granatowy policjant Głowala krzyczał do dziadka: co z ciebie za gospodarz? Gdzie ukrywasz Żydów? Mama obserwowała to przez uchylone drzwi od sieni, widziała, że jej tato był blady jak papier. Po raz ostatni zobaczyła swojego ojca. Nic nie odpowiedział, zamilkł, a oni po prostu, mama w tym czasie wymknęła się z sieni i tylnymi drzwiami z tyłu domu, były drzwi, wymknęła się po ogrodem za drzewami, doszła do rzeki i dalej uciekała. Jak mama uciekała, to wówczas Niemcy wpadli do sieni i od razu po tej drabinie jeden z nich wszedł na strych. Ten Niemiec zastrzelił na śpiąco tych dwóch Żydów. Jak się później okazało, ci Żydzi byli uzbrojeni, mieli broń i gdyby we własnej obronie zastrzelili Niemca, wówczas pół wioski poszłoby z dymem za karę. Później wpadli do obory, wyciągnęli stamtąd tą kobietę, Hanne Stiller, na podwórko i rozstrzelali ją na podwórku. Na razie dziadków moich, Sebastiana i Katarzynę Kazaków, zostawili w spokoju. Jeden Niemiec furmanką pojechał do leśniczówki, bo jedyny telefon był w leśniczówce, aby zadzwonić do Jarosławia, bo tam mieściła się niemiecka policja, i spytać się, co zrobić z Kazakami. Więc odpowiedź brzmiała, żeby zabić. Wrócił wówczas i kazał wezwać sołtysa, żeby to się odbywało w obecności sołtysa.
Wówczas najpierw zastrzelił dziadka na podwórku, a moja babcia, jak zobaczyła, że mąż jest martwy, dostała wylewu. Upadła, osunęła się na ziemię i Niemiec wówczas dobił ją pistoletem w głowę. To wszystko później opowiadał mamie ten sołtys, który to wszystko widział. I chcieli tych Żydów, te troje osoby pochodzenia żydowskiego i moich dziadków, zakopać do jednego dołu wykopanego na podwórku tej posesji. Ale ten sołtys, Franciszek Szczęch, uprosił Niemców, żeby pozwolili dziadków moich pochować na cmentarzu. Zgodzili się, wyrazili na to zgodę. Także moi dziadkowie zostali pochowani na cmentarzu, ale na niepoświęcanym miejscu, ponieważ to wówczas było wielkie przestępstwo. Udzielanie pomocy Żydom. Żydów zakopano na podwórku. Mama, kiedy uciekła do rzeki, rzeką poszła powoli do kuzynów, dalszych kuzynów. I tam ludzie pomogli odnaleźć się tym siostrom, drugiej siostrze Agnieszce, mamie. Siostra Agnieszka, jak rozrzucała ten obornik, zobaczyła ruch na podwórku, biegające konie i Niemców, więc przestraszona również uciekła do tych kuzynów, którzy byli oddaleni o jakieś pół kilometra od posesji dziadków. Mieszkali. I tam odnalazły się i obserwowały przez okno, jak Niemcy wracali z tej akcji. Wóz był załadowany, był na tym wozie, mama mi opowiadała, że był tucznik, świnka, i z przodu mieli brzemię odzieży obrabowanej z szafów z domu. I wracali zajechali do tego szynku, który był własnością ten Hany Stiller, jak jechali do Leżańska, bo on był, mieścił się przy drodze, przy szosie biegnącej do Leżańska. I tam, jak później ludzie opowiadali, Niemcy strzelali na wiwat w górę, pojedli, popili i pojechali dalej do Leżańska. Mama z tą siostrą były w wielkim strachu i ukrywały się, uciekły od tych kuzynów, bo sądziły, że będą poszukiwania ich. Uciekły od tych kuzynów. W dzień krążyły po lasach pobliskich, przechowywały się w lesie. Ale później spotkał ich sołtys i mówił, że słuchajcie, ja was mam dowieść waszymi końmi na posterunek do Leżańska na rozstrzelanie. Więc uciekajcie czym prędzej, jak najdalej, bo jesteście skazani na śmierć. Mama z siostrą po prostu nie miały wyjścia, musiały uciekać. Doszły do Sarzyny na stację kolejową, dojechały pociągiem do Rozwadowa, ale tam ludzie, ich niektórzy mówili, wyglądacie jak Żydówki, biednie ubrane, bo nie mogły nic wziąć sobie z domu, ani cieplejszej odzieży, w tym co były, uciekały. Wyglądacie jak Żydówki, nie jedźcie pociągiem, bo one tam opowiadały ludziom o tej tragedii. Raczej mówi, gdzie się wybieracie, do Krakowa jedziemy do znajomej pani, żeby nas ukryła, czy znalazła jakąś pracę. Chciały się ukryć jak najdalej od domu. Więc wysiadły w Rozwadowie i szły pieszo, w byle jakich butach, nie mając pieniędzy przy sobie, ani ciepłej odzieży, ani jedzenia. Po prostu szły pieszo do Krakowa. Zajęło to im mniej więcej tydzień. Po drodze prosiły ludzi o chleb, żeby się ogrzać można. Jedni im udzielali pomocy, pozwolili przy piecu się ogrzać, nakarmili, a drudzy wypędzali, mówi, bo wy wyglądacie jak Żydówki, my się boimy, bo nam grozi śmierć. I tak dotarły do Krakowa. Tam w Krakowie zostały wylegitymowane przez dwóch umundurowanych Niemców.
Mama moja miała 19 lat wówczas, nie miała jeszcze dowodu osobistego, ale jej siostra Agnieszka miała przy sobie dowód. Ona była starsza o 19 lat od mamy i to ich uratowało, ten dowód, że nie są Żydówkami. Tłumaczyły się też, że są pogorzelcami od Radymna, że spalił im się dom, nie mają gdzie iść i przyjechały do znajomej pani, żeby im pomogła znaleźć pracę. Więc ci umundurowani Niemcy zaprowadzili ich do werbunku, do pracy, do Niemiec. I jak się okazało, na drugi dzień ruszyły pociągiem, ale do Austrii, do pracy.